Jest to wyjątkowa dla nas edycja jubileuszowa, 10. Zdradzę od razu tutaj, pod jakim hasłem będzie ta edycja się odbywać. To jest Top Ten. Zaprosiliśmy, a właściwie Tomek zaprosił, tak, artystów, którzy święcili triumfy przez ostatnie 10 edycji tego festiwalu. Zachęcamy wszystkich, którzy kupią bilety, do uczestniczenia w oprowadzaniach przy okazji, po wystawach, które u nas się odbywają w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. O godzinie 20 będziemy wszystkich chętnie tutaj witać i oprowadzać po wystawach przed koncertem, przed koncertami. Publiczność nasza jest wyrobiona, jest stała. Trzeba przyznać, że na czas wakacji, jak podkreślają artyści, którzy do nas przyjeżdżają, to jest stolica. W Warszawie nie ma takich koncertów, w Krakowie nie ma takich koncertów, jak również w satelitarnych Skierniewicach, Kutnie i Zgierzu również. Ten dziedziniec będzie żył przez 10 tygodni. Zaczynamy w końcu czerwca. I idea jest taka, że albo wspominamy coś, co było dla nas wyjątkowym wydarzeniem artystycznym, albo to, co przyciągnęło największą publiczność. Zaczynamy mocnym uderzeniem. Ania Rusowicz, która wraca po jakiejś przerwie związanej chyba z macierzyństwem na polskie estrady. Big Beat poprosiliśmy, ponieważ przykład poprzedniego jej koncertu w 2013 roku, kiedy dosyć głośno tutaj było. Poprosiliśmy o bardziej klubowe granie. Następnie gra Tangata Quintet, która gra muzykę Piazzoli z wybitnym skrzypkiem panem Lelkiem. W lipcu wspomnienie dwóch koncertów. Pierwszego, który miał hasło Family, gdzie grały rodziny i przyjechał Wojtek Waglewski z synami. W następnym roku, kiedy graliśmy Słowem, przyjechali z WW. Teraz chciałbym połączyć, żeby przyjechał tylko Wojtek razem z Pospieszalskim i grają w duecie, więc bardzo kameralnie, ale też bardzo intymnie. Potem Kuba Badach, czyli gwiazda pierwszego formatu, ale mimo tego, że gra teraz projekt swój Old School, namówiłem go i poprosiłem, żeby wrócił do nas z Auchą, bo ten projekt z Auchą był tutaj prezentowany. Grzegorz Turnał, w zasadzie kolejny przedstawiciel Krakowa, który wyprzedał tutaj u nas całą widownię. W zasadzie nic nie można o nim więcej powiedzieć. Ania Dereszowska gra w tym roku u nas projekt z piosenkami Pana Warsa, czyli też wspominki lat 20. i 30. W zeszłym roku była z projektem Instrukcja obsługi mężczyzny, w tym roku piosenki pana Warsa. 10 sierpnia Groman Orkiestra, to jest zespół mój, który bardzo jest związany z Gaier Music Factory, ponieważ w momencie, kiedy powstał w 2015 roku, tą publiczność, która jest naszą publicznością i z którą się doskonale znamy, poprosiłem o to, żeby wybrali z 80 utworów 20, które potem chciałem zaprezentować w opracowaniu Krzysztofa Herzina, następnie Krokę i Sławek Berny, więc kolejny Kraków. W zasadzie też nic nie można powiedzieć więcej niż klezmerstwo w bardzo wyrafinowanej formie. Na następny koncert, przedostatni, to zgranie specjalnie znowu dla nas rodziny Miśkiewiczów. Nie grają ze sobą, w zasadzie spotykają się tylko na święta i uroczystości rodzinne, ale ponieważ uczestniczyli w naszym projekcie Family, udało ich się namówić, żeby wrócili do nas razem. I na koniec też taka preparacja, która teraz nie funkcjonuje na rynku. Mietek Szcześniak z projektem Nierówni, ale z udziałem Krzyśka Herdzina, który część rzeczy aranżował w tym projekcie, a też był właśnie naszą gwiazdą w roku 2014, więc to jest takie fajne połączenie. Ja zacznę od gratulacji, ponieważ pani dyrektor razem z zespołem już drugi raz korzysta ze wsparcia Narodowego Centrum Kultury. W zeszłym roku było to prawie 90 tysięcy, w tym roku ponad 120 tysięcy. Ten projekt ma charakter kultury dostępnej, czyli to są bilety w cenie od 20 do 25 zł. Często osoby, które chciałyby uczestniczyć w kulturze, stwierdzają, że bilety są zbyt drogie na spektakle, widowiska, na koncerty, ponieważ te bilety są od 100 zł, a czy często to są powyżej 300 zł, więc wsparcie takiego festiwalu jest o tyle istotne, że możemy po prostu poszerzyć krąg odbiorców, do których trafi ten
ten projekt. Zachęcamy tym projektem do Łodzi, żeby nie tylko mieszkańcy tego miasta, ale również okolicznych, abym powiedział szerzej, żeby z Polski przyjeżdżali i żeby mogli uczestniczyć w wielkim wydarzeniu, jaki jest sam festiwal.